zastałem się z dziewczyną, zerwała ze mną, nie konsultując tego wcześniej, także pozdrawiam. I to było wielkie uczucie, to było gorące uczucie, które skończyło się właśnie takim rozstaniem. Ja stwierdziłem, że ja muszę jakoś odreagować i poszedłem w melanż, taki melanż ostateczny. To doszło do tego, że ja stałem się do ludzi inspiracją, oni patrząc na mnie mówili, pierdolę, nie piję. Przestała ćpać, bo wciągałem to, co przynieśli. Także zweryfikowałem też siatkę znajomych. I po tym czasie, to trwało pół roku, to jest niestety historia życia wzięta, to trwało pół roku. I po tym pół roku stwierdziłem, że dobra, chuj, pora wrócić do żywych, tak? Czyli pierwsza rzecz to odbudować jakby tę żywną fizyczną formę i tak dalej. Tylko że nie wiedziałem, jak to się to robi, a wiedziałem, że ćwiczy się z Chodakowską. Kto z was ćwiczył z Chodakowską? Ty, tak? Jak ci się to kurwa udało? Bo ja pierwszego dnia już dostałem opierdol, przestań za mną chodzić, jesteś pojebany. Nie przebieraj się przy mnie, dzwoni po policję. Już byłeś w dresie wcześniej? Nie miałem ten problem. To myślałem sobie, dobra, jebać to. W takim razie, co mogę robić jako singiel? Jako singiel, właśnie singiel, kurwa, bo teraz jest tak, że na ludzi samotnych musi mówić single. Na bezrobotnych musi mówić freelancerzy. Serio. Na Sosnowiec musi mówić miasto. Żartuję, nie byliście kurwa w Radomiu. Serio, tam jest dopiero zło. No i pomyślałem sobie, dobra, w takim razie jako singiel będę biegał. I teraz tak, potrzebuję kogoś, kto biega, tak, że zakłada trampki i rzeczywiście wychodzi biegać, bo szukam motywacji. Kto zbiega? Ja. Tak? Okej, ty, tak? Po chuj to robisz. Nie, pytam serio, szukam motywacji. Bo Chodakowska każe. Chodakowska każe, to jest co? Dla zdrowia. To jest jakaś motywacja, zbaru coś było. Pomogę! O kurwa. Zaraz ktoś ci jebnie kulą. Ja szukałem motywacji i jedyną jaką znalazłem, to jest zewnętrzna motywacja. Idę do parku, znajduję parę, chłopaka z dziewczyną, jeszcze zakochani. Podchodzę do dziewczyny, wręczam jej stringi i mówię, zostaw Jasiu, mi spierdam! I ja to robię dla nastrojka. Bo moje spierdalanie mi się w granicach biegania, umówmy się. Po drugie, jeżeli ona się z tego wytłumaczy, oni uwierzą, że to jest to prawdziwe uczucie i zawdzięczają je mi. Jestem takim kurierem uczucia, takim DHL-em miłości. A jeżeli ona się z tego nie wytłumaczy, związek się rozpadnie, zaoszczędzi mi w chuj czasu, jakby nie ma za co. I wiecie, nikt jeszcze nie podziękował. To swoją drogą. I poszedłem do parku, znalazłem taką fajną ławkę, żeby się przyczaić, która była tak do połowy wytarta z gówna, a do połowy nie, w sensie gołębiego, bo tam siedział menel, ale to nie był zwykły menel, to był taki od niego jebało doświadczeniem życiowym. Znaczy to był taki menel-mentor, taki menel-tor. Gdyby menel i menelica, tacy dziko żyjący w parkach, mieli z jakiegoś miotu kilka menelątek, to tę menelątkę posyłaliby do menelitora na nauki. To był ten poziom oświecenia. Przysiadam się obok niego. Znaczy, pytam w ogóle, czy mogę usiąść. Tak popatrzył, uśmiechnął się, powiedział, jak chcesz. Przysiadam się i ja nigdy nie rozmawiałem z menelem. Trochę mnie trema zjadła. I tak siadam obok niego. Z dupy w ogóle zacząłem. Patrzę na niego i... Co, bezdomny? On na mnie, a po czym nosisz szarło? No i pewnie jeszcze bezrobotny. Nie, jestem freelancerem. A z czego żyjesz, freelancerze? Z konieczności. Pogadaliśmy chwilę, mnie pyta, po co tu jestem. Mówię, może po to, żeby odzyskać tężyznę, formę fizyczną i trochę, jak wiecie, pobiegać i znaleźć jakąś fajną dziewczynę. Ona to popatrzyła na mnie i mówi, pojebało cię. Pamiętaj o jednej rzeczy, bardzo prostej. Jest takie prawo, które mówi o tym, że niektóre z kobiet zakrzywiają prawa fizyki. Im są cięższe, tym łatwiej je poderwać.